Prank on me. Jesteś piniatą na tej imprezie. Myślisz, że mnie dogonisz? Yeah.
Thank you.
Lepiej, żeby warto się było wysilić. Zgwałcenie zakaz kwarantanny spotka się z surową karą.
monitorowane przez personel wojskowy. W przypadku próby wejścia do odizolowanego budynku, siły bezpieczeństwa mogą... Proszę! Proszę, nie mam przy sobie nic więcej! Przyjmij to! Już po tobie!
żeby Adrian... Ani kroku dalej! Byłoby się zadzierać SPK-ami! Już za późno na ucieczkę. Zdaje się, że ktoś wziął sobie na ten. Jest nie tak. Nie co podoba to mi się to. Kogo my tu mamy?
Chciałbym, żeby mieszkańcy bazaru częściej z nami rozmawiali. Ten spór jest bez sensu. Wszyscy chcemy pokoju.
mogę się doczekać zawodów. Od ostatnich minęły całe lata. Thank you.
Wiesz, czego najbardziej brakuje mi ze świata sprzed epidemii? Adrenaliny. Nie brak u mnie wspaniałości. Dobrze, że to kupiłeś. Konkretna forma i funkcjonalność. Dobrze, że ty to kupiłeś. To dopiero konkretny straszak. Nie musisz się już tu krępować. Czy codzienna walka o przetrwanie ci jej nie zapewnia? Jak to mówią, adrenalina to hormon walki lub ucieczki. Brakuje mi tej drugiej części. Ucieczki przed kimś? Nie, stary. Ucieczki w chmury. Ostatnio wydawało się, że jedyną osobą potrafiącą latać jest Lawan. Ale pojawiłeś się ty. Jesteś paralotniarzem? I tęsknisz do latania? Wciąż możesz latać. Skakałem ze spadochronem. I tej odmiany latania mi właśnie brakuje. Ale trudno biegało się po mieście w wingsucie z wiralami na ogonie. Więc z ekipą stworzyliśmy bardzo lekką i praktyczną paralotnię, do której nie trzeba dodatkowego sprzętu. Nocni biegacze ją pokochali. Chcieli nauczyć się na niej latać. Więc stworzyłem dla nich tor testowy. Nazwaliśmy go wycieczką na paralotni. Znalazłem idealne miejsce. Daleko od wieżowca VNC od katedry St. Paul. No i na tyle daleko od misji, żeby uniknąć ich czujnego wzroku. Jak sobie radzili? Zazwyczaj chujowo. Oprócz Lawan. Ona była jak orlątko wyskakujące z gniazda. Ale rekord wciąż należy do mnie. Jak chcesz spróbować go pobić i mieć trochę emocji z latania, to śmiało. Wystarczy wziąć paralotnię.
Największy! Szukasz czegoś wyjątkowego? Posłuży ci! To ci się przyda! Czemu nie? Szukałem czegoś takiego. To mi się przyda. Interesy z tobą to przyjemność. Masz, napij się piwka. Ciepłe i sporo przed... Jedna z dwóch przyjemności w tym życiu. Dzięki. Chętnie posłucham o drugiej przyjemności. A jak myślisz? Wiadomo, że chodzi o dreszczyk emocji w hazardzie. Tak? A w co grasz? Teraz tylko nudne karty. Jak szef nie patrzy. Kiedy jeszcze działali nocni biegacze, to dopiero się działo. Widzisz może tamte zabudowania? Mieli między nimi trasę do parkouru. Był taki bezczelny typek. Czekaj. Hasan? Hakan? Nieważne. Sprawdzał, jak nowi rekruci radzili sobie z hakiem. Kazał im wywijać nieziemskie sztuczki. Niech zgadnę. Obstawiałeś z koleżkami, kto pierwszy zaliczy glebę. Zgadza się. No. Wiesz, co to zabawa? A, już cię lubię. Hej, słuchaj. Może przywrócimy na moment dawne emocje? To znaczy? Uwierz lub nie, ale niektórzy rekruci pokonali całą trasę. Niektórzy mieli nieziemskie zdolności. Może sam się przebiegniesz i sprawdzisz, czy wykręcisz lepszy czas. A ja, no wiesz, przyjmę zakładę od ekipy. A? Obaj skorzystamy, co? Panowie, no, wyciągać portfele. Czeka nas trochę akcji. Jak będziesz gotów, uderz w dzwonek. Jak widzisz, zdążył już nieco zardzewieć. Yeah.
Zadzwoń, jak będziesz chciał szaleć, pielgrzymie. No, prawie ci się udało. Ale wiesz co? Dałeś całkiem niezły pokaz. No i czuję, że następnym razem dopisze nam szczęście.